Szczęść Boże, coś wam powiem. Tylko modlitwa jest zdolna zwyciężyć Boga. Tak powiedział Tertulian. Ciekawa to myśl i faktycznie realna, bo wytrwałość człowieka może Boga skłonić do działania. Zresztą o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Ale taka długotrwała modlitwa, która wydaje nam się bezowocna, bez odzewu ze strony Boga, ona także ma swój skutek. My patrzymy z perspektywy potrzebującego, bo modlimy się w jakiejś konkretnej intencji i nic się nie dzieje. Wtedy pierwszą myślą jest rezygnacja, bo Bóg nie reaguje. Przestajemy się modlić. Nie zauważamy innej strony, nie tej ofiarodawcy, który musi przyjrzeć się naszym intencjom, rozważyć i zdecydować o pomocy. My nie widzimy, że kiedy się długo i wytrwale modlimy i kiedy nawet nic się nie zmienia w naszej sprawie, to tym samym chronimy się pod płaszczem Boga przed działaniem złego. I o tym mówi nam Święta Teresa od Jezusa. Ów zdrajca wie, że dusza przebywająca wytrwale na modlitwie jest dla niego stracona. My myślimy, że tracimy czas, a my tak naprawdę tracimy siebie dla szatana. Wyrywamy się z jego sideł, które na nas zastawił. Mało kto tak spogląda na modlitwę. Bo ciągle myślimy, że modlimy się o coś, a zapominamy, że modlimy się przeciw. W jednym momencie Ewangelii Jezus, wołając do Ojca, powiedział: modlę się za nich, aby nie ulegli pokusie. Jaka jest ta pokusa? Rezygnacji? Oczekiwania szybkich efektów? Natychmiastowego działania? Brakuje nam jednej z cech miłości, jaką jest cierpliwość. Wiesz, w tym opowiadaniu wcale nie chodzi o to, że Bóg chce być błagany. I to dobijanie się o drzwi, ponownie stawanie na końcu kolejki interesantów, też jest po coś. Chodzi o zastanowienie się, czy to, o co chcemy prosić, naprawdę jest ważne. To trochę jak z realizacją naszych zachcianek. Chodzimy, myślimy o nich kilka dni, aż w końcu kupujemy. Kiedy już mamy pożądaną rzecz, ona wcale nas nie cieszy. I dochodzimy do wniosku, że tak prawdę mówiąc, jest nam niepotrzebna. I tak często bywa z naszymi prośbami. Domagamy się cudu, który nie jest potrzebny. Wymuszamy na Bogu rzeczy, które niczego w nas nie zmienią. Jedynie działają na nas demotywująco, bo się nie spełniły. I odchodzimy od Boga zawiedzeni. Czyż nie jest tak przy łóżku konającej, kochanej osoby, że modlimy się o uzdrowienie, a ona umiera? Czy nie ma w nas wtedy pretensji do Boga, dlaczego nie wysłuchał? Ta uporczywość, jaką cechowała się wdowa, nie jest dla Boga, ale jest dla nas. Drugą kwestią jest pytanie zadane na końcu. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Bóg bez naszej wiary niczego nie zrobi. Zapewne pomoże, ale bez wiary my nawet tego nie zauważymy. Modlitwa wytrwała i ciągła dostraja nas do odbierania Boga na Jego częstotliwościach. Wtedy widzimy wszystko inaczej. Nasze trwanie w wierze zależy od tego, czy będziemy się modlili i od tego, ile serca będziemy wkładali w naszą modlitwę. Miejsce modlitwy w naszych domach jest podstawą tego, że wiara staje się czymś oczywistym, a jej brak prędzej czy później doprowadzi do rezygnacji z wiary, Kościoła i Pana Boga. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.